To nie może być tak, żebyś reklamował cokolwiek bez zezwolenia Urzędu Miasta. Dochodzenie, które było czynione w stosunku do właściciela Trabanta, który stał na alejach 1 maja, zakończyło się fiaskiem, bo oczywiście no, bardzo kreatywna postawa właściciela Trabanta, a prawdopodobnie agencji reklamowej. Stworzono komisję, Straż Miejska nadzorowała wszystko i okazało się, że może reklamować, to nie jest zakazane. Szumu było nad tym bardzo dużo. Na dwóch posiedzeniach Rady Miasta temat był oczywiście poruszany i wszystko zakończyło się fiaskiem. Dziwne, ale prawdziwe. Przedsiębiorca ścigany, podejrzany o przestępstwo gospodarcze. Ale pod nosem komendanta Straży Miejskiej i komendanta Policji mamy pełno reklam. Jadąc ulicą Przemysłową, możemy zobaczyć płoty wokół żywopłotu, na którym wiszą reklamy. Z drugiej strony ulicy jest Orlik. Na płotach Orlika też są reklamy, czyli Meksyk. Wszędzie, gdzie spojrzysz, reklamy i nikt nie reaguje. Niebawem do Lichenia będą przyjeżdżali goście, co stwierdzą, czy to Konin, czy to Meksyk. A być może odpust? Nie wiadomo. Ale cóż, jeśli na to pozwala komendant Straży Miejskiej, komendant Policji, radni nie reagują, to jest jak jest. Folwark. Prywatny. Thank you.